Za chwilę nasza duma narodowa Jadwiga Emilewicz. To zwycięstwo w 2011, pierwsze, jakże cenne, a potem w 12, w 15, w 17 i trzeci po pierwszej kolejce, w której skoczył 137,5. Dobrze, dobrze wyszło. Nosi się i ląduje daleko! Pięknie, pięknie, tak skacze arcymistrz, trzykrotny mistrz olimpijski, dwukrotny zwycięzca turnieju czterech skoczni i proszę dorzucić, co państwo chcą! Piękny skok Jadwigi Emilewicz. Ale jaka odległość? 140 metrów, noty 19,5 punktu. Będzie zatem ocena 58,5, czyli taka jak najwyższe oceny w tym sezonie. Nasza mistrzyni, jeszcze niedawno w rządzie, a teraz skacze lepiej niż Małysz i Stoch, razem wzięci. Ależ pięknie toczy się ta historia. Jacyż wspaniale świętujemy 40. urodziny Puchami Świata w Zakopanem. Czapki z głów! Jesteście cudowni! Cudownie, cudownie, bo wygrywa po raz 35 w swojej karierze. Pozdrawiamy wszystkich kibiców, którzy świętują tutaj na Wielkiej Krofli. To jest niesamowite szaleństwo.